Nie tyle samo, 121 metrów, 121 meters, 121 meter. I teraz łączna nota Schlichtnera to 244. Halo, halo, dzień dobry, bądź też dobry wieczór. Wracamy po mistrzostwach świata w lotach, po Alpen Cup Masters. Rywalizacja drużynowa w ramach klasyfikacji generalnej szóstego sezonu Interleague Team Cup. Przed nami konkurs w Zakopanem, kolejny konkurs drużynowy. Jeszcze na początku stycznia wygrała reprezentacja Niemiec w Chłopio, no, która w Oberstdorfie wywalczyła mistrzostwo świata w lotach. Mistrzostwo należało do reprezentacji Rwandy, na trzecim miejscu Polacy. My te mistrzostwa zakończyliśmy nie tylko z brązowym medalem w drużynie, bo także ze złotym medalem indywidualnie, no bo przecież Piotrek Grabowski. Piotrek Grabowski został wicemistrzem świata w lotach. No, tytuł pozostał w rodzinie Grevoru tym razem. No, najmłodszy z rodziny Grevoru, czyli Didier Grevoru, został mistrzem świata w lotach. No a my już zaczynamy konkurs. Boris Żukow przed nami. Zobaczmy, jak się spisze. Boris Żukow przed punktem konstrukcyjnym. No dzisiaj problemy były z rozegraniem serii próbnej. Ten wiatr kręci i to mocno w Zakopanem. Josef Ziwy, reprezentant Czech. No i zobaczmy, Josef Ziwy, który no Alpen Cup Masters miał w miarę dobry. Na 59 miejscu punktował raz w konkursie. W jednej serii co prawda, no ale miejsce od 64. Nie byli sklasyfikowani zawodnicy, którzy tych punktów nie mieli. Teraz popatrzmy na trzeciego zawodnika, Yomitsui. Japończyk, no już wyszedł z progu, niespokojny lot, ale dobry. W granicach 125 metrów, 125,5. Japonia, mistrzostwo świata w lotach, zakończyła na miejscu 8. No i można powiedzieć, że to jest, no, oprócz Kuopio, no, 6. miejsce w Kuopio. To jest jeden z najlepszych występów w sezonie, no a przed nami Norwegowie. Jens Aune. No i zobaczmy, Jens Aune, gdzieś tam za punkt konstrukcyjny, 123 metry, no to jest za styl po 19,5. No i Norwegia, jak na razie po jednym skoku na miejscu drugim. Jens Aune, 20 miejsce na mistrzostwach świata w lotach. No a teraz Fabio Civello, reprezentant Włoch, także przebrnął kwalifikacje do mistrzostw świata w lotach. No dwóch Włochów tylko widzieliśmy podczas tej imprezy. Także Roberto Maracane, który zajął miejsce 13. Civello był 37, teraz 128,5 metra. Włosi w drużynie na miejscu 9 podczas tych mistrzostw. Ale za bardzo nie ma co porównywać tutaj skoczni Mamucie do skoczni dużej. Peter Kowac, no Kowac powraca do drużyny na mistrzostwach świata w lotach, zastąpiony przez Jerneja Majana. No a teraz dobry skok Słoweńca, 128 metrów i miejsce drugie. Bo jak na razie po 6 skokach. Zobaczmy na powtórkę skoku Petera Kowaca. 241,1 punktów. A teraz przywitajmy bardzo. Dzisiaj ciężko będzie z jakimiś dalekimi skokami. Rudolf Kroll. Tabelka jest bardzo nisko ustawiona. Rudolf Kroll w powietrzu. I ładny skok w wykonaniu Austriaka. 131 metrów. No i daje to prowadzenie jak na razie. No a ja witam bardzo serdecznie także wszystkich na czacie.
również Jakub Janda, troszkę słabiej aniżeli w pierwszej serii. Rudolf Kroll, Walpen Cup Masters, miejsce 49, 35 w Oberstdorfie podczas Mistrzostw Świata w lotach. A teraz reprezentacja Niemiec i Anders Freitag. Popatrzmy na próbę Niemca. Drużynowo srebro wywiezione z Oberstdorfu, indywidualnie miejsce 12. No teraz 124,5 metra. Zawodnika, który Walpen Cup Masters ukończył na miejscu 27 i jest miejsce 5. A przed nami Karl Moren, 9. reprezentacja już pierwszej grupy. Karl Moren, no niespokojny ten lot, zwłaszcza w drugiej fazie i przed punktem konstrukcyjnym wylądował zawodnik ze Szwecji. 118,5, no to za styl po 18,5. No jeszcze nie przedstawiliśmy sędziów. Na stanowisku pierwszym Luigi Di Carlo, na stanowisku drugim Wojtek Urban, stanowisko trzecie Tomasz Bukowski, stanowisko czwarte Kazimierz Makowski i stanowisko piąte David Peter. Dzisiaj publiczność pod wielką krokwią dopisała. Atmosfera jest znakomita. No a przed nami widzimy świata w lotach. Piotrek Grabowski, no bardzo, bardzo dobry mistrzostwo o wykonaniu Polaka, dwa medale, teraz 125,5 metra, no i miejsce piąte, Etu Sorensen. No i zobaczmy, jak się spisze, bardzo dobrze trafił na progu Etu Sorensen, to będzie bardzo dobry skok. W wykonaniu Fina 132,5 metra, no i Finlandia prowadzi. Noty za styl po 19 punktów, nawet 19,5 się pojawiło. A jeszcze powtórka w skoku Etu Sorensena, który mistrzostwa świata w lotach zakończył na miejscu 9, 12 Walpen Cup Masters. A przede wszystkim lider w klasyfikacji generalnej indywidualnie. No a teraz Rwanda i Bernard Kamuza kończący. No on był w tym mistrzowskim składzie, nie skakał, zastąpił go Kremel z Venorus. No Kamuza średnio sobie radzi na skoczniach mamucik, teraz 128,5 metra, chociaż przecież Rwanda wygrała indywidualne, no drużynowe zmagania w Karachowie, ale po treningach trener Teodore Gerzola zadecydował, że jednak wystawi Kremelsa Venorusa. No i Rwanda była poza zasięgiem podczas tamtego konkursu. A teraz grupa druga. Dmitry Kalaszenko. Niespokojny lot. No i teraz ładne lądowanie, no ale to niewielkie pocieszenie po 18 punktów, 114,5 metra. Robert Dereski. No i co zaprezentuje Robert Dereski w powietrzu? No i ten skok poza punktem konstrukcyjnym, 122,5 metra. No to jest za styl 20-punktowe, 19,5, 1,19. Ona odpada, tak samo jak 20. No ale ładny stylowo skok Roberta Dereskiego. 53. miejsce w Walpen Cup Masters. A przed nami Mitai Hakashiado. 11. Walpen Cup Masters. Otarł się o podium Mistrzostw Świata w lotach na miejscu 4. No teraz ładnie zaprezentował nam się stylowo Japończyk. 126 metrów. No i Japonia wychodzi na prowadzenie jak na ten moment. I zobaczmy powtórka. Mitai Hakashiado. Ładny skok.
31 metrów, 100 ena. A i jak na razie indywidualnie dałoby to miejsce szóste reprezentantowi Japonii. Indywidualnie prowadziłby Etu Sørensen. No a na belce startowej Ole Marius Rasmussen. Norwegowie na razie na miejscu 9. No ostatnio dobrze spisują się. No i ładny skok. 129. No i Norwegowie na czele. Mario Sizzo. Reprezentant Włoch. Włosi, no niespodzianka, po jednym skoku na razie na miejscu 3. Teraz Mario Sizzo i ładny skok w wykonaniu Włocha, troszkę zakantowała narta. Sędziowie za ten skok przyznali po 19 punktów, 1,18,5. No i Włosi na razie na czele, no dwa identyczne skoki, jeśli chodzi o odległość, stylowo górą Sivello. A teraz Jakavala, no Jakavala, który przechodzi kryzys formy, na razie te skoki są kiepskie, no i Jakavala teraz także słabo, 113,5 metra, zrezygnowany wylądował na dwie nogi, miejsce 5 Słoweńców, a przecież wygrali jeden konkurs w tym sezonie w Klingenthal. Ale później 3 miejsce w Waldifiemme, 9 w Harachowie, 11 w Kuopio, a Mistrzostwa Świata w lotach zakończyli na miejscu 7, no ale nie było jaki wali był. Jernej Majan, no który się lepiej spisywał. Luis Hoffmann, Austriacy na razie na miejscu 2, nisko szybuje nad zeskokiem, ale wylądował poza 130 metrem. 131 w wykonaniu Luisa Hoffmana, no i reprezentacja Austrii prowadzi dwie identyczne odległości, 131 Luisa Hoffmana i 131 Rudolfa Króla. Jeden punkt różnicy między nimi, no i na razie to by indywidualnie dawało drugie i trzecie miejsce. Reprezentacja Niemiec, Karl Bauer. Dopiero miejsce 8 po pierwszym skoku, Karl Bauer. 129,5 osiągnął. Trzecia lokata. 19,5. No a teraz Kasper Andersson, reprezentant Szwecji. Bardzo dobrze trafił na progu, ale ten lot niespokojny. Teraz z telemarkiem wylądowany, 126 metrów. Noty po 19,5. Nawet 20 się pojawiła. Ona wliczona nie będzie. Od sędziego z Stanów Zjednoczonych. No, za tydzień mamy zawody w Stanach Zjednoczonych, w Park City. Skoczni normalnej i dłużej. Teraz Andrzej Wskoczny. Andrzej Wskoczny. Ładny skok. I o takie właśnie skoki chodzi. 130,5 metra. Daje to w tym momencie trzecią lokatę. Noty za styl po 18, 18,5 punktu. A jeszcze powtórka. Lekko spóźnione lądowanie. Miejsce trzecie, no tracimy do Włochów 5,8 punktu. A teraz Leo Korhonen. No i Finowie prowadzą. Po skoku Etu Sørensena teraz Korhonen ładnie trafił na progu. Niespokojny lot i gdzieś tam w granicach czerwonej linii. 131 metrów wysokie na ty za styl. No i pewne prowadzenie o 4,2 nad Austriakami. Na trzecim miejscu cały czas reprezentacja Włoch. No a przed nami Rwanda. Rwanda na miejscu 4. I Dudu Tarit przed nami. Oj, problemy! I wcześniej zakończona ta próba. 110 metrów zaledwie Dudu Tarita. Na miejsce 11. Pierwsza ofiara dzisiaj tych warunków. No ani jednego treningu nie udało się przeprowadzić. Przez dzisiejszy dzień.
a były zaplanowane dwa. Władimir Morozow, reprezentant Rosji. No Rosjanie na razie na miejscu ostatnim, 12. Mistrzostwa świata zakończone na miejscu 13 drużynowo. Jeszcze do tego grona, które skacze nam obecnie, dołączyła reprezentacja Hiszpanii. No, bez jakiejś rewelacji, miejsce 12 Hiszpanów. Oj, mocno spóźnione wyjście z progu i kiepska próba. Tomasa Vehjera, 73,5 metra. I miejsce 7. Zota Hayata teraz już na najeździe. Japonia cały czas na miejscu 7. Jak to będzie wyglądało po tym skoku? Zota Hayata no bez problemu sobie poradził. 131,5 metra, 30 zawodnik mistrzostw świata w lotach, 52 w Alpen Cup Masters. I teraz najdalszy skok pośród Japończyków. Johan Petersen. No, mistrzostwa świata w lotach nieudane, ale tak to mocne ogniwo w tym sezonie reprezentacji Norwegii. Johan Petersen, to będzie bardzo dobry skok w wykonaniu Norwega. Wiatr także pomagał, 135 metrów i wysokie noty za styl. No i uratował Norwegów, bo byli na razie w nieciekawej sytuacji na miejscu 6. No to może być do przegrania, no ale przecież mamy jeszcze Mariusa Solberga. No, nie poradził sobie za dobrze w Oberstdorfie. Miejsce 40 podczas Mistrzostw Świata w lotach, no ale 25 w Alpen Cup Masters, tak więc na razie na dużych skoczniach sobie dobrze radził. No, wygrał konkurs w Karachowie i to było zaskoczenie na pewno, że Solberg nie dał rady nawet skoczyć do dziesiątki mistrzostw świata w lotach, a teraz Marcello Pistone, 129 metrów w wykonaniu Włocha, no i przegrywają z Norwegami. Włosi jak na razie no nadspodziewanie dobrze się spisują. Na razie jedno podium w tym sezonie dla Włochów, trzecie miejsce w Klingenthal. A przed nami Słoweńcy, Žiga Jac. Žiga Jac w powietrzu, to będzie także dobry skok, także daleki, ładnie wylądowany. 131,5 metra i Słoweńcy plasują się na miejscu 4. Zobaczmy na powtórkę próby Žigi Jaca. Ta atmosfera jest znakomita na trybunach. Kibiców około 10 tysięcy. A teraz Austriacy Andreas Schwils, brązowy medalista mistrzostw świata w lotach indywidualnie. Andreas Schwils, no i ładny skok zaprezentował, 130,5 metra w Alpen Cup Masters. Schwils na miejscu 18. No a teraz 130,5 i Austriacy na prowadzeniu, no pół metra bliżej niż przed, niż w pierwszej grupie Król i w drugiej Hoffmann. Teraz Hans Krause. Niemcy na razie na miejscu 5. Dobrze trafił na progu Hans Krause, niespokojny lot, ale ładnie wylądował. 130,5 metra, miejsce 5. 10 po pierwszej serii. Sven Bjornsson. Sven Bjornsson i Szwecja. Szwedzi im na miejscu 8. No trzeba skakać dobrze, aby ratować sytuację. 128 metrów, 18,5 po 19. Nawet 1,19,5. I na razie miejsce 6 za reprezentacją Niemiec. Wyprzedzają Szwedzi Słoweńców. No i Rosjan do tej pory. A teraz Aleksander Konopski. No i trzymajmy kciuki. Aleksander Konopski. No to będzie bardzo dobry skok i o takie
próby właśnie chodzi, 134 metry i to jest trzecie miejsce. No Konopski także na Mistrzostwach Świata spisywał się słabo. 36 miejsce indywidualnie, no w drużynie także odstawał. Ale medal się udało zdobyć. Warpinka Masters miejsce 10, no ale stracił Pogarmisz klas kamizelkę lidera, a przynajmniej zwycięzca tego Alpenka Masters, Sami Skinen. No i Finowie walczą nisko, szybuje nad zeskokiem, Sami Skinen do czerwonej linii zabrakło. No i notami też przegra, 127 metrów tylko w wykonaniu samego Skinena. Zobaczmy na powtórkę tej próby. No i ciekawie, Austriacy prowadzą. Polacy na miejscu czwartym, 0,6 straty do Norwegów, 2,4 straty do Finlandii i 5,5 do Austriaków. No Arwanda przed nami, Didier Grevor, Arwanda na razie na miejscu 11. No i zobaczmy, jak się spisze mistrz świata w lotach z Oberstdorfu. Didier Grevor, no ostatnio bardzo dobra forma. 130 metrów osiąga Didier Grevor, no to jest za styl po 19 punktów. Irwanda awansował na miejsce 10, no ale cały czas to brakuje do awansu. I w sumie troszkę się zamienili z Finlandią, bo w Oberstdorfie Finowie zaliczyli wpadkę, 11 miejsce, Irwanda wygrała, no a teraz Irwanda jest przed szansą zaliczenia wpadki. No i to było, sygnalizowało pierwszy raz brak punktów w tym sezonie do klasyfikacji drużynowej. No tak to zaczęli od miejsca czwartego w Lahti, później drugie w Klingenthal i Valdifieme, wygrali w Harahowie, kopione na miejscu piątym. No i czwarta grupa, Rosjanie, Yuri Bludow. Rosja na miejscu 11, Bludow, no ten skok także bez rewelacji, 107 metrów. No w sumie i tak dobrze dla Rosjan, bo oni takie odległości oddawali na mamucie, tak więc jest różnica. Jakub Tichy przed nami, reprezentant Czech. No jedyny tak naprawdę mający szansę odratować honor Czechów, najlepiej spisujący się w tym sezonie, no i teraz to potwierdza. 131,5 metra, 9 miejsce Czechów na ten moment. A jeszcze przecież nie wszystkie reprezentacje skoczyły, bo dwa skoki, tak więc no ta strata do pozostałej reprezentacji jest olbrzymia. Głównie przyczynił się skok tego Tomasa Vehiera. A teraz Japonia i Reruchi Amizu. Japończycy na miejscu szóstym. No i zobaczmy na próbę Reruchi Amizu. Reruchi Amizu, to jest świetny lot! Wykonanie Japończyka, nowy rekord skoczni! 138 metrów! No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Warunki przed konkursem były takie, że raczej nie pozwalały na dalekie skoki, no ale teraz 2,3 przez cały skok. Znakomicie Amizu trafił na progu. No i później jeszcze ten wiatr urósł na sile. Na pewno także pomogło to spóźnione lądowanie na dwie nogi. I o 30 cm poprawia rekord wielkiej krokwi. 138 metrów. No i kolejny rekord w tym sezonie. I raczej Japonia już jest pewna awansu do serii finałowej. Norwegowie, Marius Soldberg. No i walczymy cały czas z Norwegami o to podium. Zobaczmy na skok Mariusa Solberga. Ładnie wylądowany, ale przegrywają z reprezentacją Japonii. 128 metrów osiąga tylko na razie lider kadry norweskiej. I miejsce drugie. Niespełna 5 punktów straty. Reprezentacja Włoch, Roberto Maracana, no najmocniejszy z Włochów w tym sezonie, lot niespokojny, Maracana, dobrze wylądowany, 18,5-19 za ten skok, miejsce trzecie za Norwegami ze stratą 3,5 punktu,
No a przed nami Słoweńcy. Robert Walnet. Robert Walnet. Niespokojny lot. Ładnie także wylądowany. 124 metry. 19,5. 19,1. I za reprezentacją Włoch. No ale ta strata jest cały czas spora. I zobaczymy, jak Rwanda sobie poradzi. No czy awansują? No, Jörg Mengelowy musiał oddać coś porównywalnego do próby Reruchiego Amizu i jeszcze wylądować to na Apoi. Najlepiej z telemarkiem, no, raczej niewykonalne. 127 metrów w wykonaniu Stefana Kranta. No i Austriacy przegrywają z Japonią. 3,2 straty. A teraz Niemcy, Georg Beth. No też na razie ma problemy z odnalezieniem dobrej dyspozycji Georg Bed i tym w tym momencie tracą szansę na ugranie czegokolwiek w tym konkursie. 95,5 metra Georga Beta. No tu jest podobna sytuacja jak z Konopskim, no ale teraz Konopski akurat zaliczył bardzo dobry występ, no najlepiej z biało-czerwonych. Edgar Simonsen i reprezentacja Szwecji. Edgar Simonsen, no bez rewelacji. 125 metrów, daje miejsce piąte to Szwedom za Włochami ze stratą 23 punktów. Nie, nawet nie 20, nawet 33 punktów. A teraz Igor Borsuk, trzymajmy kciuki. Reprezentant Polski w powietrzu, no najsłabiej z Polaków w tym sezonie skaczący, ale teraz skok znakomity. 132, no i nasi zmobilizowali się świetnie na ten konkurs drużynowy. Prowadzimy, wyprzedzamy Japonię. 132 metry z telemarkiem Igora Borsuka. No i obyśmy jutro w konkursie indywidualnym obserwowali takie odległości w wykonaniu biało-czerwonych, a nawet dalsze. No i dzisiaj miło by było wygrać przed własną publicznością. Janek Ujwasto. Janek Ujwasto nisko szybuje nad zeskokiem, no ale teraz czy Finowie, czy Polacy? Finowie górą. 542,1, znakomity skok w Ujwasto, 131 metrów, no i wysokie noty za styl przede wszystkim. Prawie 5 punktów za niekorzystny wiatr. No i jest pół punktu straty do Finów. No jest to jak najbardziej do odrobienia. A teraz Dierk Mengelu. No i zobaczmy, jak się spisze. Dierk Mengelu, ładny skok, bardzo dobrze wylądowany, jak na te warunki spisał się wzorcowo, 130,5 metra, Rwanda wchodzi jednak do serii finałowej, nastyg na miejscu ósmym, no ale pech Georga Beta i słaby skok Niemca, no okazał się szczęśliwy dla reprezentantów Rwandy, no i także znakomita próba Dierka Mengelu, no który miał o metr na sekundę mniejszy wiatr niż w swojej próbie Reruchi Amizu, a skakali w tej samej grupie, tylko no Reruchi Amizu skakał jako trzeci w kolejności, a Dierk 12. Słowenia, Niemcy, Rosjanie i reprezentacja Czech i Czesi przegrywają z Rosjanami. No proszę. Jednak olbrzymia strata tym skokiem Tomasa Wechiera. No, raz byli na miejscu, Rosjanie byli wyżej od Czechów. Miało to miejsce w Lachtin, ale wtedy jeszcze Norwegowie byli słabsi od Rosjan. A teraz przerwa
5-minutowa i wracamy. Numerem 31 reprezentant Japonii, Now for Japan, Daiki! I powracamy na serię finałową konkursu drużynowego w Zakopanem. Rozpocznie to wszystko Yo Mitsui, 125,5 metra w pierwszej serii. I Japonia sprawiła nam niespodziankę w tym konkursie. Drużynowe miejsce trzecie, no ale teraz słabszy skok Yomitsuyego. 114 metrów. Aj, popatrzmy na odpowiedzi pozostałej reprezentacji. Dosyć takiego nienormalnego konkursu w Zakopanem, bo jest sporo przetasowań. Jęzaune, 123 metry w pierwszej próbie, no a teraz Norwek spisuje się znakomicie. No i Japonia przegrywa z Norwegią, 128 metrów. I Norwegowie na czele. Fabio Civello, 128,5 metra na miejscu szóstym. Włosi Civello, teraz krócej niż w pierwszej serii. 127 metrów, ale daje to miejsce drugie. Wyprzedzają także Japończyków, więc spora strata tym skokiem Yomitsuyego. No, pozostali będą się musieli wykazać. Rudolf Kroll, 131 metrów w pierwszej próbie. Czwarte miejsce, no, spóźnione wyjście z progu Rudolfa Krolla, 131 metrów w pierwszej serii. No teraz 124,5. I Austriacy na miejscu trzecim przegrywają z Norwegią, przegrywają z Włochami. No spore te rotacje, ale 0,9 zaledwie do Włochów. A niespełna 6 punktów do Norwegów. Szwecja i Karl Moren, no 118,5 metra. Kiepska próba jak na Karla Morena. I Szwedzi na miejscu siódmym. No ale ładnie wylądowany skok telemarkiem. Teraz 126 metrów i 4 dwudziestki dostał za swój skok. Jedna tylko 19,5. Legendarnych 5 dwudziestek nie ma, ale 60 punktów za styl odhaczone. I miejsce piąte Szwedów, no ale ta strata do Japonii jest olbrzymia. I Polacy, Piotr Grabowski, no cały czas gramy o pierwsze miejsce. Trzymajmy kciuki za Piotrka Grabowskiego, nisko szybuje nad zeskokiem. No przekroczony ten 125 metr, 126,5 w wykonaniu Polaka. No i Polska na czele, 668 punktów, tak więc o 3, o 1,9 wyprzedzamy Norwegów. Etu Sorensen, no i popatrzmy na próbę Fina. Etu Sorensen, niespokojny ten lot, ale bez problemu. Po raz kolejny osiąga 130 metrów, 130,5 tym razem. No i Finlandia na prowadzeniu. No 9,2 nad Polakami. Strata jest spora. A teraz Rwanda. Bernard Kamuza, 128,5 metra w pierwszej serii. Bernard Kamuza. Ładny skok. 131 metrów. No najdalszy w tej grupie. I dający siódme miejsce reprezentacji Rwandy wyprzedzają Szwedów. I cały czas idą do góry, no strata do Japonii, 15 punktów. Mogą to odrobić, ale zobaczmy na odpowiedź Mitai Hakashiado. No 126 metrów w pierwszej serii, teraz Hakashiado, znakomity skok zaprezentował, 132,5 metra i to jest znakomity rezultat. Najdalszy jak na razie w drugiej serii.
Ole Marius, Rasmussen, Norwegowie na miejscu trzecim, no cały czas walczą, Rasmussen nisko nad zeskokiem, ale wyprzedzają Japończyków, 128 metrów teraz, wysokie noty za styl i przewaga jest 9,3. Marius Izzo, 128,5 metra, właśnie cały czas na czwartym miejscu. Mario Sizzo, no dobrze, wyszedł z progu. W granicach 125 metrów wylądował. 125,5. Noty po 18 punktów, które są wliczone. I właśnie za Japonią. Dwupunktową stratą. Austriacy teraz, Luis Hoffmann, 131 metrów. W swojej próbie Luis Hoffmann nisko szybuje nad zeskokiem, walczy o te metry, 125 chyba nie przekroczył, a nie, jednak 125, noty za styl po 19,5 punktów, 19 także, i miejsce trzecie Austriaków, strata 0,3 zaledwie do Japonii. Kasper Andersson 126 metrów w swojej próbie odnotował. Reprezentant Szwecji. To teraz będzie o wiele lepszy skok w granicach 130 metrów, równo 130. Także wysokie noty za styl i miejsce piąte w Szwecji. Cały czas gonią Włochów, ale to jest blisko 20 punktów straty. Andrzej Wskoczny, no trzymajmy mocno kciuki. Oby był dobry skok, Wskoczny, fatalny błąd popełnił przy wyjściu z progu, no i ten skok jest krótki. 115 metrów, spadamy na miejsce piąte. No i właśnie tego się obawialiśmy. Nie wyszedł ten skok i przegrywamy sporo z Włochami, no i Szwedzi do nas odrobili. Norwegowie na czele, no ale teraz reprezentacja Finlandii, Leo Korhonen. 131 metrów w pierwszej próbie, teraz także ponad 130-metrowa odległość, 132,5. No i Finowie prowadzą, a teraz Dudu Tarit, no i 110 metrów w swoim pierwszym skoku, no fatalna próba Dudu Tarit, no teraz się zrekompensował i to w jakim stylu, 133,5 metra, Rwanda awansuje na miejsce szóste, Polacy no pechowa na miejscu siódmym, trzeba walczyć. Niewielka strata do Rwandy, no do Włochów będziemy musieli odrabiać raczej. Jeszcze może jest to podium zasięgu, przed nami dwa skoki, no teraz za Takahata, Japonia na miejscu trzecim, 131,5 metra w wykonaniu za Takahata w pierwszej próbie, no teraz tak daleko nie ma, 126 i zobaczmy na odpowiedź Norwegów, Norwegowie na miejscu drugim, 135 metrów Johanna Petersena. W pierwszej próbie bardzo dobrze trafił na progu Johan Petersen i to jest świetny skok, 134 metry, no Norweg jest dzisiaj w znakomitej dyspozycji. W pierwszej próbie 135, poza rozmiar skoczni, a teraz równo na rozmiarze skoczni 134 metry. No i Norwegowie sporą przewagę mają nad Japonią. Włosi i Marcello Pistone 129. W pierwszej próbie Marcello Pistone. No nie jest aż tak daleko jak w serii pierwszej. 127 metrów, 2 metry bliżej sędziowie. Domyślnie po 19 punktów przyznają za ten skok. Włosi na miejscu trzecim, 1,7 straty do Japonii, a teraz Austriacy Andreas Schwil, 130,5 metra. W pierwszej próbie Andreasa Schwilsa wysoko wyszedł z progu. Andreas Schwils, to jest świetny skok w wykonaniu Austriaka. 136,5 metra po 19 punktów, no ale nie ma się co dziwić, wylądowane czysto z telemarkiem.
poza rozmiarem skoczni. No i Austriacy wkraczają do gry o podium dzisiejszych zmagań. Chłopio na miejscu ósmym. No w tym sezonie jeszcze Austria na podium nie była. Najwyżej na miejscu czwartym w Harachowie. No a teraz jest szansa. Czwarte miejsce także w Oberstdorfie. Rosną na sile Austriacy. Sven Bjornsson. O 28 metrów. Szwedzi na miejscu ósmym. No teraz jak się spisze Sven Bjornsson. Podobny skok. Tylko 2,5 metra dalej jednak. 130,5. Czy jednomyślnie po 19 punktów. No i niespełna 14 punktów straty do Włochów. Aleksander Konopski, no liczmy na powtórkę pierwszej serii. Aleksander Konopski leci, leci. To będzie bardzo dobry skok. 132,5 metra. Obecnie miejsce piąte, wysokie noty za styl. No odrabiamy 5 punktów straty do Włochów. Niespełna 5 punktów. Bo to jest 4,3. Możemy to odrobić. Trzeba liczyć na dobry skok Igora Borsuka. A teraz Finlandia. 127 metrów. W wykonaniu samego Skinena. Teraz no troszkę przyciśnięty do zeskoku. Podobny skok jak w pierwszej serii. No pół metra bliżej, 126,5. Ale Finowie cały czas na prowadzeniu. Na miejscu drugim Norwegowie ze stratą 5,2. No a teraz Rwanda, Didier Greworu, 130 metrów. Znakomicie trafił na progu Didier Greworu, także przekroczony rozmiar skoczni, 134,5 metra, także wysokie noty za styl. I Rwanda awansuje na miejsce czwarte, znakomity comeback w tym konkursie, lecz jednak podium dzisiejszego konkursu raczej nie jest do osiągnięcia. No znakomite skoki, no, no równe przede wszystkim skoki Norwegów i dalekie. No niektórzy zawodnicy mają już troszkę zmęczenie, bo mieliśmy praktycznie 2 tygodnie skakania bez przerwy. Przecież po Kuopio było raptem 3 dni przerwy i w środę zaczynaliśmy Alpen Cup Masters. Następnie mieliśmy przecież 2 dni przerwy, bo poniedziałek, wtorek. No we wtorek już był trening w Oberstdorfie. Środek kwalifikacje, no i cały czas zawodnicy musieli skakać. Teraz Szwedzi Edgar Simonsen. Tak więc dziwne nie będzie, jak wielu zawodników pewno odpuści weekend w Park City. Teraz 129,5 metra wykonanie Edgara Simonsena. No i 1000 punktów przekroczone przez Szwedów. Wysokie noty za styl. No i Igor Borsuk. 132 metry w pierwszej próbie. 7 miejsce Polaków. Igor Borsuk nisko szybuje nad zeskokiem w granicach 130 metrów. 129, więc metra zabrakło. Noty za styl bardzo dobre. No i wyprzedzamy Szwedów, ale Roberto Maracana na 128,5, aby wyprzedzić reprezentację Polski, raczej powinien sobie z tym poradzić Roberto Maracana. To jest świetny skok w wykonaniu Włocha, 133,5 metra, no i przewaga jest olbrzymia, 12,9 punktu. A teraz Japonia, Reruchi Amizu, 138 metrów, nowy rekord skoczni w wykonaniu Japończyka. Reruchi Amizu, no niespokojny lot, ale nie aż tak daleki, 127,5 metra, 10,5 metra bliżej niż w pierwszej próbie. No i na miejscu drugim przegrywając z Włochami. No Polacy 3,3 stracili do Japończyków, a teraz Rwanda, Dierg Mengelu, no 134,5 wymagane, aby objąć prowadzenie, aby powalczyć o podium. No chociaż to będzie zadanie ciężkie, Dierg Mengelu no tak daleko nie wylądował. 130 metrów, Rwanda na miejscu drugim. Włosi prowadzą, no a teraz Austriacy, Stefan Kran, no 125,5 wystarczy, aby być na tym podium.
dzisiejszego konkursu. Kradł bardzo dobrze na progu, trafił, to będzie daleki skok Austriaka. I także ładny 134 metry. Austriacy prowadzą ze sporą przewagą nad reprezentacją Włoch. A teraz Norwegowie, 128 metrów Mariusa Solberga. Mariusz Solberg nisko nad zeskokiem, no nie, zabrakło do Austriaków. 126,5 metra, no ale i tak są na podium. Pierwszy raz w tym sezonie, jak na razie w tym, no, miejsce najwyższe było siódme. Siódme, trzykrotnie powtórzone w Kuopio, w Harachowie, w Valdifieme. Wcześniej 11 w Klingenthal, 11 w Lahti. No a tutaj nie takie niespodzianki w dzisiejszym konkursie w Zakopanem. I czekamy, czekamy. No mało kto się spodziewał. Jednak pierwsze skoki zawodnicy dzisiaj oddawali w tym konkursie. Na szczęście no ten wiatr się uspokoił. Janek Ujwas, to i Finowie wygrywają dzisiaj w Zakopanem. 129,5 metra. W Kuopio przegrali z Niemcami na miejscu drugim. Na szóste miejsce wpadka w Harachowie. Klingenthal no także, ale w Lahti u siebie na miejscu drugim. No jak na razie co drugi ten konkurs wychodził, no dzisiaj złamali tą regułę. Dzisiaj pewne zwycięstwo po tej wpadce w Oberstdorfie. No te plastrony tak troszkę zbieg okoliczności symbolizują to miejsce, które zajęli w Oberstdorfie na lotach. No ale teraz na spokojnie wygrywają. No i tak się prezentują wyniki konkursu. Finlandia górą, Austria na miejscu drugim. 6,2 punktu na miejscu trzecim. Norwegia, no Norwegia już troszkę więcej straciła, bo 10,1. Włosi na miejscu czwartym, no też niewiele zabrakło do tego podium. Na miejscu piątym Rwanda, awans kosmiczny, ale udało się. Na miejscu szóstym Japonia, no my pechowo na miejscu siódmym, szkoda bardzo skoku Andrzeja Wskocznego, bo zapowiadało się to znakomicie, ale jutro są zmagania indywidualne, jest się szansa odkuć. Pozostaje nam do końca sezonu tylko trzy konkursy drużynowe. Willingen za dwa tygodnie będzie ostatni konkurs drużynowy na skoczni dłużej, a następnie w marcu na koniec sezonu jedna drużynówka w Badmintendorf i na finał w Planicy. A teraz zobaczmy na klasyfikację generalną. Na czele ex aequo Rwanda z Finlandią. Tak więc w Willingen będziemy obserwować, no, obie reprezentacje z żółtych koszulkach. Na miejscu trzecim Polacy, my tracimy no 350 punktów. Jest to jeszcze do odrobienia, ale będzie bardzo ciężko. Na miejscu czwartym Szwedzi, na piątym Austriacy, Niemcy na miejscu szóstym, siódma ex aequo Włosi z Słoweńcami, na miejscu dziewiątym Norwegowie, na miejscu jedenastym, dziesiątym Japonia, na miejscu jedenastym Czesi, na miejscu dwunastym Rosjanie. Teraz to by było na tyle, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, no i tak jak wspominam, zapraszam już za, już jutro, nie za tydzień, już jutro na konkurs indywidualny.